Zapraszam również na kanał Tech Pogawędka, podcast pełen technologii. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku recenzji akcesorium do HTC One. Tym razem nie jest to case. Wow. Wiem, no i dobra. Jest to folia firmy Dbrand, którą możecie nabyć w sklepie homeskin.pl. Link umieszczę oczywiście w opisie. No i dziękuję generalnie bardzo serdecznie za to, że ta folia właśnie przez ten sklep została mi udostępniona do testów. Więc wszystko przychodzi do nas w takim opakowaniu. Bardzo proste, ładne. Fajne jest to, że na opakowaniu możemy sobie jakby dotknąć faktury tej folii, jak ona wygląda. Ja kupiłem model, w zasadzie zamówiłem sobie model z czarnej skóry po prostu, bo jakoś taki mi się po prostu najbardziej podobał. Wszystko jest oczywiście dokładnie zabezpieczone. No i oprócz tego, oprócz samej folii w zestawie otrzymujemy taką ulotkę. No i tu była sama też folia zawinięta, jak ja to mówię, w folię pachnącą basenem. To jest ta folia ochronna tutaj założona. Tak pachnie takim basenem z Tesco, można tak powiedzieć. No ale oczywiście to nie jest sam produkt. Sam produkt jest oczywiście moim zdaniem bardzo dobrej klasy. Więc przejdźmy do tego. Sama aplikacja. Jest to technologia firmy 3M, dobrze znana użytkownikom GelaSkinów, bo taka sama technologia jest zastosowana w GelaSkinach. Czyli po prostu możemy ją sobie dowolnie naklejać, że jeśli nam się nie uda, możemy odkleić, nakleić z powrotem i ona dalej zachowa takie same właściwości, jak miała przedtem. Więc to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. No i oczywiście sama faktura folii naprawdę w dotyku jest podobna jak skóra. Oczywiście wiadomo, że to nie jest taka prawdziwa skóra, ale naprawdę w dotyku jest to bardzo, bardzo fajne. No i fajnie zabezpiecza ten telefon przed rysami, otarciami, bo po prostu to wszystko jakby na folii by się działo z tyłu na przykład. No i co z wad zauważyłem? No jeśli używamy case'a, tak jak w moim przypadku Poetic Atmosphere, w niektórych miejscach po prostu na stykach jakby klejenia, no zbiera się trochę kurzu, no ale to wiadomo, no w takiej folii to będzie się działo. Nie wiem, używam jakichś GelaSkinów, też to się działo, więc nie ma tu nad czym ubolewać przy tym. Wygląda to bardzo ładnie, bardzo fajne jest dotyku, bardzo fajne wykonanie. Wszystkie wycięcia są jak najlepiej dopasowane, możecie zobaczyć tutaj przy aparacie. Wycięcie jest idealnie po prostu dopasowane pod telefon, nic nie wystaje, wszystko naprawdę, jeśli dobrze nakleimy, jest to idealnie dopasowane do naszego telefonu. No i przez fajny wygląd jest to również zabezpieczenie dla naszego telefonu przed rysami, otarciami, więc serdecznie Wam polecam ten produkt. Jest on dostępny oczywiście w innych kolorach, z tego co wiem jest taki metalowy kolor, karbonowy, więc naprawdę możecie sobie dobrać do swojego telefonu. Akcesorium, tak jak już powiedziałem, jest dostępne w sklepie homescreen.pl za cenę 65 zł plus koszty przesyłki, więc dziękuję za obejrzenie, pamiętajcie o subskrypcji, łapkę w górę i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie!